Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM 2 Long War of the Chosen. Kochani, mamy kolejnego żołnierza przed nami. Jest to Janek Kolasa. Gdzie ty jesteś, mój miły? Tu. Miał być cyborgowy i wydaje mi się, że jest. Trochę taki cyborgowy, ale... Znaczy, za dużo modyfikacji tutaj nie dodawałem, faktycznie. Tutaj był nasz Kuba Wilk wcześniej, ale trochę pozmieniałem i wydaje mi się, że spoko. Właśnie, żeby nie było też takich mocno dziwnych rzeczy tutaj, więc... Więc taki, kurde, no, powiem szczerze... Git, git. Dobra, kochani, to jest to, plus oczywiście przepraszam za to, że odcinek 38 wyszedł po 39. Jak mówię, ja te odcinki nagrywałem wcześniej i trochę się spieszyłem z ustawianiem ich, także moja wina, natomiast wszystkie już są po kolei, także teraz powinno być już w porządku. Tutaj mechy. Dobra, co my robimy w ogóle? To jest takie pytanie. Tango jest 60%. Dwa dni, średnio niski, znieść przekaźnik, znać trop, czyli dostaniemy ten POI, czyli Point of Interest. I tyle. Właśnie było pytanie, ale chyba Jaro odpowiedział, ponieważ ja gram faktycznie tutaj, słuchajcie, Long War'a, więc to jest bardzo zmieniona mechanika w tym wszystkim. I nie do końca będę w stanie odpowiedzieć, jeżeli gracie w podstawową wersję gry. Ponieważ no, ja grałem w sumie, znaczy nie, na podstawową wersję gry chyba przyszedłem dwa razy albo trzy razy. No raz właśnie War of the Chosen na tym zwykłym. I już, także co my tu mamy? Kontrwywiad 48 godzin, zrzut zasobów, broń cewkowa jest za 17 godzin. Tu jest szkolenie 8 godzin. Dobra, my tutaj sobie budujemy przekaźnik. I stąd będzie można potem ewentualnie tu, znaczy no, na bank będzie trzeba tutaj kontakt ostatni zrobić. Aha. Dwa dni, ekstremalnie niski, 32 informacje, something in the air, combat rush, wtedy, kolejny cel, no tutaj nie robimy, tu jest chociaż, aż tu jest moment, zagubieni w okolicy, bardzo niski, 15 dni, że tu jest oczywiście, kurczę, jeszcze sztab, pytanie, czy chcemy to robić i czy mamy. Kogo wysłać tutaj momento, bo mamy ustawiony sztab. Wiem, spokojnie. Alex, ty jesteś z Katriną. Katrina chyba poszła. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy w ogóle mamy broń, bo to też jest takie... Kolejny artylerzysta, no właśnie, tu mamy Tobiasza. Szturmowca Maxa. Właśnie mamy Janka. Wiecie co? Broni mamy trochę. Dobra. Pytanie, czy mamy... Moment. Anekwi Barracks. Pytanie, czy mamy pancerze. Nie mamy pancerzy, nie idziemy na tę misję. Nawet nie próbuję. Tu jest, słuchajcie... Zbyt dużo do stracenia, zwłaszcza, że potrzebujemy mieć ludzi w razie W na ten kontrwywiad, nie? Dobra, to trudno. Nie będziemy mieć zasobów, chociaż mamy tutaj. Dobra, my... Mad Max, no chodźcie, git. Zakłócacz. Albo próbę ognia. Tylko wydaje mi się, że już nie, że już próby ognia nie potrzebujemy. Wiesz co? No. Szkul się dalej, mój miły. Kolejna misja. 8 dni. Ekstremalnie niski sprzęt wroga, włamanie. I włamanie to jest, kurde, dobra misja. Bo to jest 8 dni, więc nawet... Chociaż moment. Mamy zaawansowaną broń. Pięknie. Temnotic Lance, ciałko Gaussa, strzelba rozpryskowa, długi karabin plazmowy. Badania są dostępne. No właśnie, i to już sobie damy Sparkowi. Temnotic Lance. To jest oczywiście dla żniwiarzy. Dostępne od zaraz. Trzymaliśmy, czyli to jest snajpera. I am at a loss. I've often wondered
Dobra, kombinezon kameleon. Pociski i głowę. Topią się w otoczenie. Dobra. Ten zainspirowano w sumie 4 dni. Może by go faktycznie użyć? To jest 50 zasobów, kurde. Szkoda, że tutaj zasobów nie pokazują, nie? Ile mamy? No bo bardziej mobilny pancerz bym poszedł. Który jest tańszy. No. Mamy oczywiście pancerz wspomagany, który jest zapauzowany. Analiza wieżyczki, moduł obronny, pociski, rozrywacz. No. Analiza mecha. Protokół niebieski ekran, to są 3 dni. No. Dobra, rób robotic. Szkolenie. Kontrwywiad. No właśnie, czekam tak naprawdę na tę misję, to jest 21 godzin. Tu jest, ja wiem, że mamy 8 dni chyba na to. Nie tu. To nie to włamanie. Ucieczka z więzienia. Tu mamy włamanie 8 dni, więc na spokojnie, wydaje mi się. Standardowy jest ekstremalnie niski, także no. Posiedźmy moment, dobra. Mamy ukojenie plus kolejną misję. Przeprowadzić zasadzkę wroga. To są 4 dni, słuchajcie. Myśmy zredukowali tutaj sprzęt, mieli ekstremalnie niski na 4 dni. Berserker Queen. Bierzemy ją, dawaj. Bo to jest ten pancerz Berserkera, nie? Kurde. Dobra, cicho. Bo... o kurde, nie mamy prototypu broni. Zaraz zobaczymy. No właśnie, pytanie, czy pancerze się opłaca? To są 30 zasobów, mamy 126. Bo mamy działko Gaussa, nie ma, mamy długi karabin jako snajperkę. Particle Projection Cannon. I to jest tak, to jest dla żniwiarzy. Awansowany granatnik, spoko, rękawice burzy. To jest ten miotacz ładunków, 160 zasobów. Bo tamten był, znaczy pojedynczy. Tutaj chyba nie chciałbym tych zasobów na razie pakować. Raczej w to. Dobra. I ewentualnie strzelbę rozpryskową. Chociaż kurde. To będę bardziej potrzebował. No. Dobra. Okej. Okay. Wybierzmy najpierw skład. Artylerzystów dwóch. No na pewno będziemy potrzebowali. Mentalistę. Okej. Okay. Dobra, ile to jest osób? Ekstremalnie niski to jest 106, to jest 5 osób w tym momencie. Znaczy, no można by dać więcej ewentualnie. Moment. Uj. Nie. Commander Tigan and Shen aren't going to be happy if we don't put the Skulljack to good use. We should have one of our soldiers equip it before they deploy. No i pytanie właśnie, czy kogoś kurde więcej?
To jest bardzo niski, ale mamy w tym momencie 6 osób. Czy jednak to jest 10 do 12, czy jedna osoba nam tu zmieni, bo tak to jest ekstremalnie niski na 5. Wydaje mi się, że będzie ok. Zaawansowany miękki spust, większy magazynek i tłumik ewentualnie. O. Ok. I pytanie, czy luneta, czy tłumik faktycznie? A dajmy sobie zaawansowany tłumik. Dobra, rozumiem, wzięliście wszystkie kamizelki, tak, więc to może być problem. Mam ewentualnie to. To będziesz raczej przygważał. Pistoletu nie. No tu nie będziemy mieć niestety broni żadnej. Ty mój miły, luneta. Zaawansowana luneta, dokładnie. Rękawica, chociaż nie, ty nie. Ty weź sobie zwykłą lunetę. O, tu mamy... Ciebie, mój miły, ty potrzebujesz lunetę. To już 15 biegu. To się zastanowimy zaraz. Weź sobie aptekę. Tego nie będę robił. Dobra, weź tak. Bo tu ostatecznie dostaliśmy tę strzelbę? Nie. Zaawansowany większy magazynek. Zaawansowana luneta. Dobra, weź flasza. Pytanie, czy my sobie damy radę? Mamy 5 osób. Jedną apteczkę. Obrzyny, rękawice. No te noże bojowe, wiadomo, że ich nie bierzemy. No ewentualnie zamiast tego dewkowca. Albo tak. Żebyś biegał szybciej. Mamy ukojenie. Anabiozę, mamy ląd. No, anabiozę, żeby tego berserkerową Queena dziabnąć. Wydaje mi się, że na ekstremalnie niskim pójdziemy. Dobra. Go. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przynajmniej mamy siłę ognia w miarę. Dobra. Jeszcze chciałbym wejść chyba tu. Albo tu. To są archiwa. To są raporty. Tu są cele. To jest to. Zbrojowni. Tu. Bo jesteśmy teraz bliżej północy, więc może kolor jakiś taki biało-fioletowy. Okej. Dobra. Tu nikogo nie mamy. Tu mamy tu szkoła działań partyzanckich. Tam się tam szkolimy się. Tutaj się zmiana zdolności jest. Laboratorium OK. Tu mamy jedną osobę ranną nadal. To jest oczywiście sernik. Tak, 11 dni jeszcze. Dobra, mam nadzieję, że tu za 7 godzin nic się nie stanie. Lecimy budować przekaźnik. Dobra. Plany pokrzyżowane. Git. Jaro, wróć. Tutaj były osoby. Okej. Okay. Dobra.
Zmniejszenie pojętych tych, polowanie na wybrańców, część trzecia, tworzenie więzi, zebranie informacji, zasobów, pozyskanie kontaktów ruchu oporu. I to nie będzie głupie wcale. Rekrutacja templariuszy kolejnego. Okej. Okay. Zasadzka, wiadomo, ale to... procent 21. Wy rozumiem, macie sprzęt, nie? No tego pazura nie mogę użyć. No nie ma go nigdzie. Go. Dobra. Kolejny templariusz przed nami. Dobra. 94% infiltracji, słuchajcie, bardzo niski. Wiele robotów. Kogo my tu mamy w ogóle? Co wy macie za ten? Za broń. Karabin magnetyczny. Laserowy. Temnoti. Karabin magnetyczny. Ciałko elektromagnetyczne. Helix. A dobra, czyli zrobiłem to. Jednak. I karabin magnetyczny. Bo tutaj mamy w sumie 3... 7. Na bardzo niskim. Okej. Okay. Czyli operacja wojenny ojciec. Go. Okej. Okay. Co to za... A dobra. A my jesteśmy w pociągu. Automatyczna obrona. Dobra. 11 wrogów. Zniszcz przekaźnik. 14. Czyli tu są te... pomniejsze... przekaźniczki, z tego co pamiętam. Dobra. Można wejść na górę? Można. Tędy. Dobra. Go. Koniec. To będzie wasz koniec. Tutaj na drabince nie wejdziemy. Można iść tędy, można iść tędy, można iść tędy. Przekaźnik jest po prawej stronie. Dobra. Wydaje mi się, że będzie bardzo podobna misja do tej, którą musiałem wczytywać. Co? Wejdź na górę. O, super. Dobra. Nieważne. Okej. Okay. Dobra, dwa dronki są. To nie szkodzi. Trudno. O, dronek. Dobra. Mamy Moon Knighta, który jest naszym tym. Dawaj bliżej. Okej. Okay. Lukasa mamy. A właściwie mamy 100%. Od 2 do 5. Dawaj. Obrona przed hakowaniem zmniejszona. Zaraz tam będę. Na razie żadnych tych nie używamy. Rakiet, ani niczego. 8, dobra. Ty, mój miły, jesteś cały czas ukryty, a właściwie ukryta i dobrze. Falcon. Okej. To tyle. Być może ktoś u nas usłyszał tutaj. Ale to nie szkodzi. To, oczywiście ty masz cień. Wiesz co, Kasieńka? Podejdź może na razie tu. Żeby się za blisko tutaj nie wstawiać. Dobra, chyba nikogo. Teraz go, go, go. Przyjęłam, ruszam. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Tu.
Nie, to jest ten zwykły przekaźnik. Dobra, to nie jest ten taki z... To trzeba rozbroić bombę. Którędy można wejść? Tędy? Tu ewentualnie. Dobra, to pobiegnijmy tu. Okej. Przeładuj sobie. Ci, którzy mają nieprzeładowaną broń, niech sobie przeładują. No, 12 tur. Myślę, że mamy spokojną siłę ognia na to. W sumie nie. Teraz cienia nie. Dobra. Przepraszam bardzo, co? Tu są! Okej. Okay. O kurde. Jest upiór, jest mech adwentu i mech adwentu. I to są te czerwone. O kurde. 9, tu jest 3, tam jest 3. O. To jest 3,6, bo się ruszyłeś. Dobra, trudno. Siedź tu. No właśnie, pytanie, czy nas... Bo tutaj nas jakoś mieli zobaczyć, ale... Nie wiem czemu. Okej. Okay. Słabo. Chociaż widziałem ich. Gdzie widzą. Mamy parę osób na Overwatchu. Niedobrze, on ma Lightning Reflex chyba. No jest taka akcja, tylko że... Mamy parę rakietek. Jeszcze w razie W. Pięknie. To była ważna akcja Lukasa. Masz. Lukas widzi kogoś? Nie. Bo gdyby widział od razu, nie? To bym coś jeszcze może pokombinował. Ty masz jakiś ten fosfor albo coś? Mechanicznym. No nie, trzeba by się rozczapierzyć trochę. O. Jakie to są kłamstwa? O, stąd cię nie będę widział. No mamy strzały, ale... To będzie problem. Okej. No tu strzał powinien być, nie? Chyba, że on już nie żyje jakby teraz.
Sądzę, że nie ma. Od 2 do 4 zadajemy, więc. Jeściu. No właśnie. Ups. Au. Dobra. To jest pod ochroną wszystko. Git, 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 git. Dobra, może jednostki, które są gdzieś najdalej, podejdą blisko. A ty masz pancerz, dobra. To sorry. Tamci nas zobaczyli. No. Nie szkodzi. Okej. Okay. Mamy serię jeszcze. Mamy ten łukowy, tylko kurde. Nie zobaczymy nikogo znikąd. Ewentualnie tego. Dobra. Robi się. Lukasa. Bo można by mu dać akcję, tylko że to jest praca zespołowa jedynka. To jest ruch. W sumie. Okej. Okay. Można by go ściągnąć. W sumie. Nawet stąd. Wtedy by nas nie widzieli. Ty, Kasia, kogoś widzisz? Widzisz tego. Dobra, czyli na górę nie jednak. Czy ty masz ten, że jak zabijesz, to tam jest spoko? Nie. No ja mam nadzieję, że jak trafimy, to zabijemy. Chcę ukryć. Okej. Okay. Bo wtedy mniej osób będzie tutaj pokazanych do. Oho, okej. Okay. Do wieżyczek. Ale. Ała! Ja pierdykam za 7. Ci tu przyszli jeszcze jedni. No, ciężki mech. Mega. Chodźcie, 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 chodźcie. Dobra, to jest przygwożdżenie. Oj, oj, oj. Okej. Target locked. Jakie to są słabe obrażenia? Ej. Blele. Naprawdę? No tu, ale. Let's do this. No tu jest duży rozrzut, ale. Ale boom. Okej. Okay. Dobra.
Do przodu. Tanku. Na ciężki mech jest problemem. A czy tego moglibyśmy zabić? Próbować zabić w każdym razie. Tego nie bardzo. Tego być może. Tego nie wiadomo. Albo można by włączyć serial killer tutaj. 5 do 9. Dobra. Tak bliżej chyba tej strony. Nie szkodzi. Dobra, ten dostał. Elegancko. A ty masz jakieś ataki, ucieczkę, mistrz miecza. Mhm. No nie ma się gdzie ukryć potem. Ja nie wiem właśnie, czy ty masz możliwość, kurde. Bo to jest do celności. Mniej niż połowę początkowych, rzezimieszek, ignorują pancerz. Wszystkie ataki i kurde to. No byłoby dobre, ale... On ma 7 życia. Ty, mój miły, zadajesz od 7. Nie, on ma 11 życia. Kasieńka. Bierz to, rdzeń i do domu. Tu jest nagle 7 życia. Czy ja go nie widzę, tego samego? Okej. No ja mam nadzieję, że go kurde trafimy. Dobra. No wiadomo, że będziemy ujawnieni. Ale to nie szkodzi. Dobra, kogo ty widzisz w ogóle jeszcze dalej? Mój miły. W sumie to tego bym chciał dziabnąć. Ma 11 życia, ma od 6 do 10, więc go nie zabijemy. Okej. To jest tyle dobrze. Że ty możesz się w sumie przesunąć jeszcze i strzelić. I to chyba będzie lepszy pomysł. Żeby się rozczapierzyć. Bo tu rakietki przylecą. Okej. Okay. Po prostu... Jakiś Overwatch coś. Au. To za moment, bo musimy rozerwać tutaj. Ty masz fosfor, nie. Ty masz w razie czego to. Nie użalaj się nad sobą. Dokładnie. Dobra. Potrzebuję ciebie. A ty nie masz już pracy zespołowej, dobra. Kurde. Wolę strzelać z tego, bo to jest 100%. I w ogóle. Od 7 gościu ma 8 życia, więc nie wiem, czy go dziabniemy. Mm.
Naprawdę? Jest zerwanie pancerza, git. Ten zabity. Się zaraz będzie palił, więc git. Dobra. Cisza i spokój. Czy ty, moja miła, możesz jakoś wejść tamtędy? Nie. O kurde. To się narobiło. Dobra, zbliżają się posiłki, ale tędy już można przejść. Celownik laserowy. No, musimy zostawić parę osób na tym, nie? Bo nie mogę tego ciachnąć, kurde. O, za dwójkę. Git. A, bo ty jesteś odporna. O kurde. Się wystraszyłem. Ejże. Nie bój się. Nie bój się. Ten, 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 ten. No idzie. Naprawdę nikt jej, kurde, tutaj nie widzi. Znaczy tego typa. Rozkaz dowódca. A ty masz jeszcze zerwanie. Dobra. Tu się zastanowimy jeszcze. Teraz jest okej. Okay. Kasieńka. Dobra. Powinno być okej. Okay. Sporo energii, kurde, to ma. Dobra.
mission is down. Eliminate any remaining hostiles and move to evac. Mogę sypać dalej. Syp dalej zatem. No, posiłki prawdopodobnie przyjdą niestety następne. Stąd też. Wrzućmy wszystkich z powrotem. Dobra, tura do ewakuacji. Dobra, posiłki się zbliżają, ale już spadamy. Wszystko się pali, płonie. Chyba mały ten zrobiłem. Małą miejscówkę, ale to nie szkodzi. Myślałem, że tu jakoś będzie można się schować czy coś. Dobra, Kasienka niestety ranna. Dość mocno. No i Spark, nie? Sparka trzeba będzie naprawić. Ale tak to ogólnie mamy to. Bardzo się cieszę. No i chyba następna misja to, kochani, będzie... na to włamanie poszliśmy chyba, tak? Pięć dni i 16 dni. Ale awanse przynajmniej. Dobra, mój miły, ty... dezorientację lub panikę. No. To jest dobra sprawa, bo tak można też ewentualnie wyłączyć wrogów niektórych. Ty natomiast masz ten atak. Masz bastion albo celownik holograficzny. No. Zwłaszcza, że chyba to też będzie można kupić ogólnie. Nie masz punktów? Nie masz. Trudno. I Willow elegancko. Rdzenie elitarną lunetę. No, opłacało się to i zaawansowaną lunetę. Super. Obrona i elitarna automatyczna ładownica. Super ancko. Dobra. Czy pojawił się nam jakiś ten trop czy coś? Tak. Informacje. Git. Trzy dni. Tutaj mamy tą opcję. Ucieczka z więzienia. 3 dni. To jest hakuj stację roboczą. 9 dni. 9 godzin. Mhm. To jest to. Ewentualnie to włamanie się pojawiło. Ewentualnie to włamanie się pojawiło. Można by to w sumie faktycznie kogoś wysłać, bo mamy teraz ekipę, która wróciła. No nie? Commander, we'll need to have one of our troops equip the Skulljack for use in the field if we're going to make any progress towards our current objective. No chyba ta sama ekipa pójdzie, nie? Chociaż Kruger tylko... Nie, no w sumie Kruger może pójść, no. Nie wiem, czy będę natomiast robił kolejne psi. Mamy artylerzystę. Z magnetycznym działkiem. Z elitarną lunetą. Dobra. A kwestia, że nie mamy kurde zbroi tutaj. No niektórzy mają, ale niektórzy nie.
Okej. Okay. Jane, Lucas, Falcon jest ranny, ale można go wysłać, tylko po prostu będzie miał mniej. Myślę, że Janka można by wysłać. Ile mamy jeszcze? 144? No, to na spokojnie. Plus naszego Josha. Oczywiście czekam na propozycję. Była jedna propozycja, ale to był Herman Joseph. Czyli ten od wcześniejszego żniwiarza. No niby mamy, znaczy, możliwość temnoty class włączyć i tak zrobimy. Dobra. Zaawansowaną lunetę mamy elitarną, zaawansowany większy magazynek i reflex stock. No. Okej. Okej. No nie mamy kurde tego niestety, pancerza. No trzymamy pancerz. Okej. Okay. Moment. Okej. Okay. Zrobione. Teraz szybkie personalizacje. Bo to będzie strzelał w sumie, więc... Jakbyśmy mieli tu percepcję, to byśmy ci dali. Nie wiem, czy jest sens dawania ci czegokolwiek innego. Masz unik minus 5. No. Więc zostawimy to tak, jak jest. Mamy karabiny laserowe. Luneta, zaawansowana luneta. Ty masz. Tu. No już pójdźmy w broń, przynajmniej magnetyczną. Dobra. Tu miękki spust, zaawansowana luneta. Większy magazynek. Tu jest. Był Lukas też z nami. No chyba, żeby kurde, ale nie chce mi się już zmieniać tego, dobra. Tu jest rękawica, wzmacniacz, nóż bojowy, obrzyn. Moment. 106, dobra, to tyle. Tak naprawdę. Jest granat gazowy w razie W. No, obrzyn. No, 17 biegów w ogóle, nie? I taki powinien być łowca właśnie. No i ty niestety bez tego, ale ty będziesz siedział gdzieś tam z tyłu. Dobra. No to jest to włamanie ekstremalnie niski. Mamy osób sporo, tak? To jest 3, 6, 7 osób. Go. Mamy lepszą broń. I gitersko. Dobra, kochani. Analiza mecha. To powinno nam dać protokół niebieski ekran w razie W. Właśnie. Analiza wieżyczki to są 2 dni. Tam też jest sekcja zwłok. To są granaty kwasowe, ale to jest część. Też tu są... Właśnie, bo tutaj są kurde... Tu jest pas żurionowy. No. W miarę szybko to zróbmy. 3 dni, 61%. Tu prawdopodobnie to zbustujemy. Gdzie my jesteśmy tu? Tu. 36%. Tak. Ja to sobie zboostuję. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem tak naprawdę teraz. Możliwość rekrutacji, placówka. No, trzeba zrobić, kurde, szybką akcję. 100% jest tu. Przeprowadź. Jest ekstremalnie niski. Także poczekamy jeszcze momencik. 2 dni, ukryte wydarzenie. No kurde, bardzo niski. Ale to są 2 dni. Pytanie... Okej, okay. To jest to.
I to, kochani, ekstremalnie niski, normalny jest, ok. To jest redukuj siły wroga. Dobra. To jest naprawdę 5 osób? Okej. No nic, kochani, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Błogosławiony ogień w następnym odcinku. No właśnie, nie było odcinka we wtorek w sumie, bo wrzuciłem wcześniej odcinki, ten zaginiony 38. On powinien być tak naprawdę, wiecie, wszystko powinno zostać przesunięte i nie miałem czasu nagrać, więc jakby miałem przygotowane te odcinki do wtorku zeszłego, 40 chyba odcinek, powinien być we wtorek, ale się niestety nie pojawił się wcześniej, w sobotę, bo normalnie powinien tam być 39. Wiecie, o co chodzi, wszystko powinno zostać przesunięte, także niestety jednego odcinka nie miałem, dopiero wróciłem z krótkiego urlopu i dopiero mogę nagrywać jakby dalej, więc no następny odcinek powinien być normalnie w sobotę ten. Kochani, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa. Aha, dajcie znać a propos nowego żniwiarza i nowego już templariusza w sumie, no. Trzymajcie się, pa pa.